serdecznie na żywo. Witamy. Witamy. Z tej strony Lex Nord w osobie Doroty Kidarczyk, Sarek Wardyś. Witamy serdecznie. Adwokacja Polska. Tym razem reprezentuję kancelarię ja, Agata Wicka-Cenzartowicz. Poprosimy o jakiś sygnał, czy nas widać, chociaż chyba dziewczyny miałyście włączone, prawda? I usłyszałam siebie. Nie wiem, ale właśnie też usłyszałam. Więc prosimy widzów o jakiś komentarz, czy wszystko dobrze widać, czy pojawiłyśmy się w odpowiednich miejscach. Powinnyśmy być na Facebooku BCC i na Facebooku Lex Norda. Działa. Właśnie ja nie widzę chyba na swoim, ale... Dobra, ja już jesteśmy, jesteśmy, okej. Okay. Idzie z opóźnieniem zazwyczaj. No wiadomo. Ja tu puściłam, żeby sprawdzić, ale już. Super. To napiszcie nam proszę, czy ktoś się pojawi. O, widzę. Są komentarze, że wszystko jest gitara. No to super. My dzisiaj w świątecznej atmosferze, prawda? Widzicie moją dzyndzącą choinkę? Ale nie miałam takiej fajnej czapki jak Agata, więc musiałam sobie sprawić od mojej córki taką właśnie choineczkę i sobie sprawiłam. Jest jak super. Będzie... Więc drodzy nasi dzisiaj oglądający, drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie na naszym mikołajkowym live'ie frankowym. Mikołajkowy, no bo wiadomo, w tym tygodniu był Mikołaj, natomiast nie miałyśmy serca robić tego live'a 6 grudnia. Nasze dzieci, moje i Doroty, myślę, żeby nam tego mogły nie wybaczyć. Stąd data 8 grudnia, natomiast myślę, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że te live odbywają się w czwartki wieczorem. Live dziś dotyczyć będzie podsumowania roku, zarówno w kancelarii BCC, jak i w kancelarii Lex Nord pod kątem orzeczeń w sprawach frankowych. Powiemy, co się ciekawego działo, jakie są sukcesy, jakie są porażki i też wypowiemy się na temat tego, jakie widzimy prognozy na przyszły rok i czy przyszły rok być może będzie rokiem nie tylko frankowiczów, ale również złotówkowiczów. Dokładnie. Ja dzisiaj nie będę pewnie dużo mówić i myślę, że dzisiaj będzie musiała mnie trochę Sara gdzieś tutaj zastąpić, chociaż ja też się na pewno będę, natomiast boli mnie trochę gardło dzisiaj i przepraszam, jak będę troszkę taka w niedyspozycji, ale na pewno sobie porozmawiamy. Czy jeszcze nie wiem, może zaczniemy od tego pierwszego pytania, czym zaskoczył nas ten rok, czy jeszcze czekamy na myślę, że widownię? Można zaczynać. Myślę, że tak. Ja myślę, że nas zaskoczył ten rok już na początku pozwami banku. Myślę, że nie wszyscy tak spodziewaliśmy się aż takiego napływu tych pozwów. Początek roku był dla nas ciężki. Dostaliśmy bardzo dużo pozwów o bezumowne korzystanie z kapitału. No trochę nie byliśmy na to przygotowani, ale myślę, że no, ostatecznie wyszliśmy na tym dobrze, ponieważ to też wymusiło na nas pewne zmiany w kancelarii, trochę wprowadzenie takiego podziału na różne działy, także myślę, że ostatecznie wyszło to nam na dobre, natomiast na pewno początek roku był dla nas bardzo zaskakujący pod względem no, tych pozwów banku, otrzymaliśmy ich bardzo dużo, niemal codziennie mieliśmy telefon od klientów, że dostali pozwy, także no, obawialiśmy się, że będzie taka pewnego rodzaju fala to w tym roku, natomiast no, na szczęście skończyło się gdzieś to tam na początku, natomiast na pewno ten rok zaskoczył nas od razu tymi pozwami o bezumowne korzystanie z kapitału. Wiecie, dziewczyny, w takim razie czego się spodziewać w styczniu 2023 roku? Kolejnej fali pozwów o wynagrodzenie. Tak, ale ze względu myślę, że na pewno przez to, co Sara mówi, przez tą właśnie okoliczność, że było więcej tych pozwów, szerzej dołączyła do naszej współpracy Asia Zielińska, która też była tutaj na jednym z webinarze i ona generalnie przejęła tą działkę pisania tych odpowiedzi i gdzieś tu mamy już właśnie poukładane to, że każdy
to też na mnie wymusiło taką organizację, żeby tak właśnie podzielić kancelarię na takie działy i myślę, że każdy teraz tutaj ma gdzieś tam wyznaczony swój dział, swoją pracę i idzie nam to przez to sprawniej. A jeżeli chodzi o klientów, to wszystkie te sprawy, które wpłynęły na początku stycznia, one są na dzień dzisiejszy zawieszone. Żadna z tych spraw nie jest w toku, jest w toku, natomiast żadna z tych spraw nie jest czynna. Wszystkie sprawy są zawieszone, gdyż dotyczyło to spraw klientów, którzy wcześniej już pozwali bank. Stąd ich pierwsze sprawy jeszcze są w toku o ustalenie nieważności umowy. Natomiast bank wystąpił z tym kontrpozwem, bo były to bardzo stare sprawy z 2017 roku. No i one na dzień dzisiejszy sobie leżakują i czekają na prawomocne zakończenie tych spraw o ustalenie nieważności. To jeśli chodzi o Lublin, to u nas może ciężko mówić, że to była w naszej kancelarii fala pozwów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Natomiast faktycznie czuć było w styczniu, na początku stycznia, taką gorączkę z tym związaną. Zazwyczaj początek stycznia w naszej branży to jest troszeczkę taki sezon najlepszy na to, aby zrobić sobie urlop. Natomiast pamiętam taką historię, że właśnie byłam na urlopie w tym pierwszym tygodniu stycznia, sprawdzam maile, czy coś pilnego przychodzi i czy muszę reagować. Dostałam właśnie wiadomość, że dzień dobry, dostałem pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Tutaj zaznaczę, że to nie był klient naszej kancelarii, prawda, tylko innej. To był klient z pozwu grupowego i dodał, ile będzie kosztowało przygotowanie odpowiedzi na pozew. Dodam jeszcze, że razem ze mną może przyjść do kancelarii 2000 innych klientów. Więc zdecydowanie my organizacyjnie nie bylibyśmy przygotowani na takie masowe prowadzenie spraw. Mamy troszeczkę tutaj inny stosunek do naszej pracy. No, uważam, że to byłoby niebezpieczne nawet przyjąć tak dużą ilość klientów. Nawet w jednorodnych sprawach można by było polec na kwestiach organizacyjnych, wysyłki poczty i tak dalej. Natomiast faktycznie uspokoiły się takie wiadomości już tak koło marca. Prawie, no już niewielu klientów się o to pytało. W naszych sprawach kilkoro klientów otrzymało takie pozwy. Tymi sprawami się oczywiście zajęliśmy. Natomiast toczą się one w Sądzie Okręgowym w Lublinie i o dziwo nie są zawieszone, więc mamy wyznaczone terminy rozpraw. Chyba na luty, najbliższy termin mamy na luty przyszłego roku. I mimo wniosku banku o zawieszenie tej sprawy sąd nie zadecydował o zawieszeniu, stąd no zobaczymy, czy sąd będzie faktycznie tą sprawę prowadził dalej. Jak obserwuję, co się dzieje w skali kraju, widzę, że niektóre sądy nie zawieszają, nie wstrzymują się z takim orzekaniem. Jeśli chodzi właśnie o sąd okręgowy w Lublinie, na przykład Santander ma taką taktykę, przynajmniej w tych naszych sprawach, że zgłasza zarzut potrącenia co do tego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i mieliśmy też taką sprawę, gdzie sąd no, stwierdził, że takie potrącenie z tego roszczenia jest niedopuszczalne, ponieważ to roszczenie jest nieistniejące, bankowi nie przysługuje, wyrok też utrzymał się w apelacji, jest prawomocny, dlatego ja, jeśli chodzi o mnie i tutaj naszą apelację lubelską, mam wrażenie, że sędziowie idą w kierunku jak na razie tego, że bankom tego typu roszczenia nie przysługują. U nas też tak jest, właśnie też ostatnio w Santanderze my mieliśmy prawomocny wyrok i tam też, jak ostatnio czytam uzasadnienie, no to sąd właśnie apelacyjny w Katowicach stwierdził, że takie roszczenie o wynagrodzenie nie będzie, tak jak powiedziałaś Agata, jest nieistniejące, nie ma podstaw prawnych zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie polskim, stąd nie uwzględnił tego wniosku o potrącenie i tu też mnie to cieszy, bo już też to kilka razy czytałam w uzasadnieniach też sądów okręgowych, natomiast no to były wyroki nieprawomocne, natomiast tutaj się doczytałam właśnie w uzasadnienie wyroku apelacyjnego w Katowicach, więc też jestem dobrej myśli, bo praktycznie no 90% spraw mamy jednak w tej apelacji katowickiej. To tak jak my w lubelskiej.
Tak, myślę, że to też no, wymusiło trochę u nas zmianę konstrukcji naszego pozwu. Dotąd wnosiliśmy pozwy o ustalenie nieważności umowy i o zasądzenie tych wszystkich rat. No a po pojawieniu się tych pozwów i no, konieczności zwrotu przez, bo te pozwy jakby nie są samymi pozwami o bezumowne korzystanie z kapitału, ale też o zwrot samego kapitału. Także to wymusiło na nas też poniekąd zmianę konstrukcji naszych roszczeń i dokonywanie przedprocesowych potrąceń i pozywanie o tą ewentualną nadwyżkę ponad kapitał, także to u nas w kancelarii też spowodowało poniekąd odejście od tej teorii dwóch kondycji. Dokładnie, my zrobiliśmy to samo w naszej kancelarii, patrząc na to, że banki pozywają nie tylko o samo wynagrodzenie, ale również o kapitał, więc żeby już szybciej klienta rozliczyć i nie narazić go już na wysokie koszty zastępstwa procesowego w kontrpozwie banku, też się potrącamy na etapie przedprocesowym, chyba że klient jeszcze nie ma tej nadwyżki, prawda, nie spłacił kapitału, więc wtedy wnosimy o ustalenie nieważności umowy. Myślę, że to jest właśnie bardzo fajna konstrukcja, upraszcza pewne sprawy i zmniejsza skalę ewentualnych rozliczeń. Dokładnie, też tak stwierdziłyśmy. Ale nie wiedziałam, że wy też tak robicie. Patrzcie, jak się zgadałyście. No bo zmieniłyśmy tak, jak to właśnie no Sara tak powiedziała, dokładnie po tej takiej fali 40 pozwów, gdzie po prostu stwierdziłyśmy, tak, że trzeba troszeczkę coś zmienić, żeby też sobie i klientom, i nam ułatwić po prostu przyszły rok i przyszłe kolejne lata, prawda? Dokładnie tak. To nie jest jeden rok, wiadomo. Właśnie. Okej. Czy jeszcze czymś nas ten 22 rok zaskoczył? Myślę, że tak. Z mojej perspektywy rok 22 był bardzo zaskakujący, jeśli chodzi o sprawy frankowiczów, bo nie tyle... No tak, jedna rzecz to pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, natomiast w drugiej części roku zdecydowanie uważam, że na prowadzenie wysuwa się Getin Nobel Bank i decyzja o jego przymusowej restrukturyzacji. Zdecydowanie to była, mam wrażenie, że taka najbardziej wstrząsająca informacja tego roku. Niesie ona za sobą mnóstwo konsekwencji. Na pewien czas na pewno nam wszystkim zdezorganizowała i pracę kancelarii, i nasze życie osobiste. Trzeba to powiedzieć wprost, że okres po przymusowej restrukturyzacji był naprawdę ciężki dla pełnomocników w sprawach frankowych, a także dla klientów, ponieważ no, wymagał naprawdę i zrozumienia nowej rzeczywistości, doczytania się, jakie są przepisy, w czym my teraz będziemy funkcjonować, czym rządzą się przepisy przymusowej restrukturyzacji. Doszła pewna niepewność, czy takie roszczenia klientów będzie można zabezpieczać, czy sądy będą po prostu chciały udzielać tych zabezpieczeń pomimo tych przepisów ustawy. No i tak, to dziewczyny, powiedzcie może, jak to u was wygląda. Ja o tyle, znaczy zaskoczona byłam wiadomością, wiadomo, chociaż było oczywiste, że Getin jest w bardzo złej sytuacji finansowej i mówiło się o tym wszem i wobec. Stąd tutaj, no, to był gdzieś taki mus, ale nie wiadomo było, kiedy on nastąpi. I nie wiadomo było, jak nastąpi, prawda? Mnie zaskoczyła sama ta forma, że wydzielili zdrową część, potencjalnie zdrową część banku, a zostawili do upadłości w zasadzie kredyty frankowe i pozbawili w ten sposób frankowiczów getinowych no, dochodzenia po prostu swoich roszczeń. Mnie to nie zaskoczyło o tyle, że ja już prowadziłam sprawy dotyczące obligacji getbacku sprzedawanych przez Idea Bank. To był bank, który też, że tak powiem, no, jeżeli chodzi o tą strukturę właścicielską, należał do tego samego właściciela, więc myśmy już to przechodzili w kancelarii, tą restrukturyzację i takie postępowania sądowe, jak będą wyglądać już po rozpoczęciu tej przymusowej restrukturyzacji, tylko wtedy skala była dużo mniejsza, bo wtedy mieliśmy czterech klientów i trzeba było pisać skargi dla czterech klientów i prowadzić cztery takie postępowania, natomiast no, tutaj jednak ogrom klientów, ilość klientów była większa, stąd tutaj trzeba było
no, bardzo dużo czasu tego poświęcić. No i tutaj no, praca kancelarii pod kątem drukowania tej skargi, choćby tutaj na tą przymusową restrukturyzację, to był taki najcięższy tydzień. Natomiast bałam się o to, czy sądy będą prowadzić postępowania, czy będą odraczać postępowania, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wnosił o zawieszenie tych postępowań. No u nas na razie się nie zdarzyło, żeby była jakiekolwiek sprawa zawieszona. Toczą się, mamy już dwa wyroki po tej przymusowej restrukturyzacji wszczętej, więc liczę na to, że będziemy normalnie te postępowania prowadzić i że tutaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny nam nie wejdzie w paradę i nie będziemy zawieszać tych postępowań i je skończymy. Tak, to ja też się bardzo obawiałam tego, czy te sprawy będą się normalnie toczyły. Uważam, że Sąd Okręgowy w Lublinie stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o klientów Getin Noble Bank po restrukturyzacji. Mam też wrażenie, że ta sytuacja przyczyniła się również do tego, że Lublin, Sąd Okręgowy w Lublinie, zaczął w ogóle udzielać zabezpieczeń w sprawach frankowych. Dla niewtajemniczonych zabezpieczenie polega na zawieszeniu spłacania rat kredytu przez czas trwania procesu. Więc o ile baliśmy się, że sądy wykluczą taką możliwość udzielania tych zabezpieczeń w sprawach Getinu, to tutaj nastąpiła dla nas bardzo taka pozytywna niespodzianka i nawet te wnioski o zabezpieczenie, które złożyliśmy po samej decyzji o restrukturyzacji, jak na razie zostały przez Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnione, co stanowi ogromną ulgę dla naszych klientów. Ogólnie przyjęliśmy taktykę, że będziemy doradzać w razie oczywiście możliwości tym klientom, którzy spłacili kapitał, samowolne zaprzestanie spłacania rat kredytu. Wiadomo, wiąże się to z pewnymi konsekwencjami, niedogodnościami, też zwiększa nasz nakład pracy, żeby takiego klienta jakby no, dopilnować, doopiekować z tymi konsekwencjami prawnymi. Natomiast tutaj fajnie, że Sąd Okręgowy no, otoczył tych klientów dodatkową ochroną, a dodatkowo też zaczął udzielać zabezpieczeń w innych sprawach, co nas bardzo cieszy. W końcu tak, mamy... Ja myślę, że u nas było podobnie, też tutaj w okręgu katowickim nie byliśmy w stanie przebić się przez ten mur i uzyskać tych zabezpieczeń, natomiast właśnie po ogłoszeniu tej decyzji zaczęliśmy uzyskiwać zabezpieczenia przed Sądem Okręgowym w Katowicach, no co wcześniej było niemal niemożliwe, także też mamy nadzieję, że to jest taki impuls i że ten no, Getin rozpocznie taki trend i no, jednak udzielania tych zabezpieczeń po spłacie kapitału chociażby, dlatego no jakimś jedynym plusem z tej całej przymusowej restrukturyzacji było właśnie to, że klienci uzyskali te zabezpieczenie, czyli to wstrzymanie płatności tych rat. Jedynie ale... jeszcze, sorry Agata, że ci wejdę, natomiast bo pewnie słuchają nas też klienci Getinu, nie wszyscy nasi klienci, których, bo złożyliśmy w wszystkich sprawach getinowych, jest spłacony kapitał, taki wniosek o zabezpieczenie, natomiast w 80% spraw dostaliśmy. Zdarzyły nam się kilka spraw, gdzie jednak mamy oddalenie takiego wniosku, stąd to nie jest stuprocentowe, natomiast było 0%, stąd no, walczymy dalej. Ja właśnie też chciałam powiedzieć o sytuacji, gdzie nie udało nam się uzyskać zabezpieczenia po restrukturyzacji w sprawie Getinu, tylko że to nie jest sprawa tocząca się w Sądzie Okręgowym w Lublinie, lecz w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia był oddalony przez Sąd Okręgowy w Zamościu jeszcze przed przymusową restrukturyzacją. Natomiast akurat zażalenie złożyliśmy też jeszcze przed, a po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji daliśmy dodatkowe pismo z dodatkowym uzasadnieniem przesłanek, które naszym zdaniem, że sąd powinien zmienić to postanowienie i udzielić klientom zabezpieczenia. Niestety, mimo naszych wysiłków i nie udało się tutaj zmienić tego postanowienia. Co więcej, Sąd Okręgowy w Zamościu wydał decyzję o umorzeniu tego postępowania zabezpieczającego, bo stwierdził, że to nakazują przepisy. Tak więc niestety nie w każdym sądzie to się udaje osiągnąć. Słyszałam też, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w Wydziale Cywilnym jest no, ogromny sędziolotek, jeśli chodzi o te zabezpieczenia w sprawach Getinu i nie ma tak kolorowo z tym.
Tak, tam też duże gros spraw podlega teraz umorzeniu, właśnie też słyszałam. Akurat my tam nie mamy zabezpieczenia w sprawie Getinowej, więc nie doświadczyliśmy tego osobiście, natomiast no, od kolegów i od, no wiadomo, wszyscy jesteśmy na jakichś forach prawniczych, zdarza się tak, że no niestety te postępowania są umarzane. Tak, jeszcze a propos tego Getinu, to nie wiem, czy też to Agata doświadczyłaś wśród swoich klientów, ale zaczyna być problem z uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego historii spłaty kredytu. Nie są one wydawane, także no, rozpoczynamy też składanie pozwów bez tych zaświadczeń i w tych pozwach umieszczamy wniosek o zobowiązanie banku przez sąd do dostarczenia klientom tego zaświadczenia, także już Getin też sam zaczyna utrudniać kredytobiorcom wytaczanie powództw. Także tutaj też Moje doświadczenie z zaświadczeniami było takie, jeśli chodzi o Getin, że mniej więcej w 2018-2019 mieliśmy ogromną trudność, żeby ci klienci uzyskali zaświadczenie. Potem to się troszeczkę poprawiło i dosyć sprawnie bank zaczął tych zaświadczeń udzielać. Teraz dawno moi klienci o te zaświadczenie na nowo się nie starali, natomiast zaobserwowałam, że pojawiły się w niektórych bankach, pojawiła się zmiana jakiejś procedury i na przykład no, klienci idą do banku złożyć wniosek o zaświadczenie według naszego kancelaryjnego wzoru i w banku panie mówią na przykład, że no, nie przyjmą takiego wniosku, przyjmą tylko po prostu na druku banku. Co gorsze, na przykład nie wiem, akurat na przykład BNP ma swój druk, ale ten druk jest moim zdaniem bardzo w porządku i faktycznie sprawnie wydają te zaświadczenia, jeżeli na tym druku się złoży. Natomiast ostatnio mBank nie przyjął wniosku mojego klienta o zaświadczenie, kazał mu wypełniać ich jakieś standardowe. Doradziłam, które te standardowe będą pasowały pod nasze informacje. Niestety mimo opłacenia tego wszystkiego klient nie uzyskał wszystkich wymaganych informacji i to jest też kolejny klient mBanku, który mi zgłasza problem z uzyskaniem zaświadczenia, więc no jest coraz więcej banków, które faktycznie, no nie wiem czy to celowo, gubią się po prostu z wystawianiem tych zaświadczeń, nie jest to proste. My mamy dokładnie to samo i też przy mBanku klienci dostają niepełne zaświadczenia, no, różnych informacji brakuje najczęściej o oprocentowaniu. Po 60 dniach czekania okazuje się, że musimy czekać kolejne, bo nie ma wszystkich informacji, także myślę, że taką taktykę też przyjął obecnie mBank. Gra na czas i no, te zaświadczenia przeważnie wydaje no, niepełne. Tak, to niestety jest duży problem, bo jakby nie patrzeć, wstrzymuje nas z działaniami prawnymi. Faktycznie można ewentualnie rozważyć składanie pozwu bez tego zaświadczenia, na przykład na samym wydruku z wyciągu z rachunku bankowego, no natomiast zawsze dobrze mieć jednak to zaświadczenie wcześniej i odpowiednio, no ja zawsze lubię robić to według tej samej procedury. Sądy też wolą mieć to zaświadczenie. Łatwiej jest potem to postępowanie dowodowe poprowadzić, ale wiadomo, trzeba sobie radzić. Tak, no też to będzie ważne przy tym Getinie, prawda? Bo jeżeli staramy się o to zabezpieczenie, no to ważne, żebyśmy jednak no, wykazali, że ten kapitał został spłacony, a bez takiego zaświadczenia no, będzie to ciężkie. Także no, też jesteśmy ciekawi, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no, złożenie takiego pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie bez tego zaświadczenia. Także no, też nie jesteśmy pewni co do tego pozwu, no, ale no, zobaczymy. Mam nadzieję, że sąd po prostu sam zobowiąże bank do jego dostarczenia no, i udzieli klientom zabezpieczenia. Jeśli chodzi o takie zobowiązania dziewczyny, ja to kiedyś przerabiałam w innych sprawach, też względem banku, przede wszystkim nawet w sprawie, gdzie Getin Nobel Bank był zobowiązany przez sąd w naszych sprawach do wydania różnego rodzaju dokumentów, tak szczerze, bardzo rzadko się zdarzało, że te dokumenty nam wydawał, pomimo zobowiązania. Więc Getin niestety zawsze był dla mnie przynajmniej niereformowalny, jeśli chodzi o takie rzeczy. Pełnomocnicy Getinu kwestionowali takie zobowiązania, przerzucali się różnymi rygorami, uważali, że to my jako powodowie musimy pewne rzeczy udowadniać i to było takie tylko odbijanie piłeczki i w zasadzie prowadziło do dosyć dużej przewlekłości takich procesów. Ja miałam kilka takich doświadczeń pozytywnych, zarówno jeżeli chodzi o sąd okręgowy w Katowicach i w Bielsku,
że jednak sąd zobowiązywały bank do dostarczenia tych dokumentów, nawet do wyliczenia swojego według tak jak zwanego wcześniej było to roszczenie bardziej popularne odfrankowienia i nawet banki przedstawiały swoje wyliczenia na zobowiązanie sądu. Stąd mam nadzieję, że gdzieś tutaj to sąd to zaakceptuje i zobowiąże bank, natomiast no my w międzyczasie też będziemy robić wszystko, żeby takie zaświadczenie jednak uzyskać. Dokładnie. Okej, to co jeszcze nas w takim razie zaskoczyło w tym roku, który właśnie mija? Nie wiem, dziewczyny, czy jeszcze coś sobie tutaj planowałyście, o czymś wspomnieć? Tak, ja myślę, że zaraz po tych pozwach banku, no takim dużym newsem w naszej kancelarii były zawezwania do próby ugodowej. Był taki czas, że no codziennie dostawaliśmy od klientów kilka telefonów, że otrzymali te zawezwania. To też gdzieś tam budziło ich niepokój i nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi. No, też te zawezwania są przed sądami rejonowymi. Prowadzimy sprawy w całej Polsce, więc musieliśmy też to logistycznie ogarnąć, żeby tam dotrzeć na tą rozprawę, znaczy na to posiedzenie. Ono zwykle trwało no, kilka minut, ale i tak musieliśmy się tam stawić. Nie wszystkie sądy też praktykują rozprawy posiedzenia online. Także pamiętam, że były takie dni, kiedy otrzymywaliśmy telefon za telefonem i no, klienci nie wiedzieli, co to jest. Bank wzywa nas do próby ugodowej i pamiętam, że no to był też taki gorący czas w naszej kancelarii, jeżeli chodzi o te propozycje ugody. I to były głównie właśnie Getin i ING, dwa banki, bo one sobie nie pozywały, nie? Więc były te próby ugodowe właśnie. Tak, to też. Chociaż mnie to jakoś nie zaskoczyło, ale rzeczywiście był taki moment znowu takiego większego szumu. Taki strachu między klientami. Budziło pewien niepokój w klientach, tak. Prawda, bo nie wiedzieli, co to jest. Tam już czasami nawet był wyznaczony termin jakiejś rozprawy, czy też posiedzenia. No, nie wiedzieli, czy się mają na tym stawić, jak to będzie wyglądało, także też no, to wymagało rozmów z klientami, spotkań w celu ich uspokojenia, także to też gdzieś tam no, było takim trochę dla mnie na przykład zaskoczeniem w tym roku. No właśnie, więc ja tak zaobserwowałam, że w tych sprawach frankowych zdarzają się takie fale, kiedy dzieje się coś podobnego u dużej liczby klientów, więc doszłam do wniosku, że wprowadziliśmy w kancelarii, w zasadzie to dopiero wprowadzamy, taki newsletter dla klientów kancelarii. Mam nadzieję, że ten newsletter właśnie też ułatwi nam taką komunikację, zwłaszcza taką, kiedy musimy na szybko reagować w jakiejś po prostu typowej sprawie. I jak na razie większość klientów, która mi odpowiedziała na tą propozycję newslettera, jest bardzo zadowolona, że to daje też taką im prywatność, to nie jest przez social media, gdzie nie wszyscy chcą komentować nasze live'y albo nie wszyscy chcą na Facebooku jawnie po prostu pokazywać, że tak kibicują albo obawiają się czegoś, więc jakby mi to dało do myślenia, żeby wprowadzić taką dodatkową formę komunikacji, która i nam ułatwi pracę, bo łatwiej jest wysłać, prawda, taką zbiorczą wiadomość na przykład w konkretnym temacie do klientów konkretnego banku, niż po prostu odbierać ileś tych telefonów i każdemu tłumaczyć. Wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał dodatkowe pytania, to jak najbardziej, ale liczę na to, że w jakiś sposób nam to też usprawni działanie. Ja pod Twoim wpływem też zaczęłam już, w sensie kolega pomógł nam założyć te konto, zrobiliśmy właśnie ten newsletter, zaczynamy z tym działać, ale jeszcze trzeba wprowadzić te maile wszystkie. Przepraszam. Jeszcze ta część techniczna. Ja już wprowadziłam część maili, na razie jakąś połowę. Mam nadzieję, że jutro drugą połowę wprowadzę. Mam już napisaną pierwszą wiadomość, więc drodzy klienci, jeśli mnie oglądacie, też jeszcze nie udało mi się tego dokończyć, jestem dopiero w trakcie. Natomiast są takie właśnie momenty, na przykład teraz też bardzo dużo czasu nam się schodzi, żeby w każdej sprawie, którą prowadzimy w Lublinie, sprawdzić, gdzie jest spłacony kapitał kredytu, a jeśli jest spłacony, to Państwu zaproponować możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie, a po uzyskaniu zgody i opłat przygotować te wnioski
Więc też są takie momenty, które trzeba wygospodarować na taką systemową pracę i nie tylko w jednej sprawie coś przygotować, tylko po prostu przejrzeć wszystkie sprawy klientów i w jakiś sposób po prostu ruszyć to dalej. Więc na przykład ja teraz siedzę w tym tygodniu nad czymś takim, żeby klienci te zabezpieczenia jak najszybciej uzyskali. Mamy komentarze. Pani Barbara pisze, że ma nadzieję, że dostanie zabezpieczenie, ponieważ ciągle czekamy, chodzi o Getin. Pani Barbaro, no trzymamy kciuki, oby jak najszybciej pozytywna decyzja, to musi być na pewno stresujące. Kasia Cimek nas pozdrawia, my również pozdrawiamy, nie tylko Kasia, ale również wszystkich, którzy nas dziś oglądają. Natomiast pan Sebastian napisał dosyć długi komentarz, przeczytam go. Mam sprawę w sądzie, trwa już 5 lat. Obecnie otrzymałem z banku propozycję ugody i przewalutowania pozostałego kapitału po kursie 1,95. Czy prowadząc rozmowy, bank Santander jest skłonny do jeszcze niższego kursu przewalutowania niż zaproponował? Czy mogę zaproponować swój kurs przewalutowania i warunki podczas negocjacji? Ja jeszcze akurat z Santandera nigdy nie miałam propozycji ugodowej, więc no to już panie Sebastianie wydaje mi się, że powinien pan porozmawiać ze swoim pełnomocnikiem tak face to face i przegadać tą sprawę i wtedy na pewno dojdziecie do porozumienia, co w tej sprawie zrobić. Zawsze można próbować proponować swój kurs i próbować negocjować z bankiem. Ja akurat mam takie doświadczenie, że bank rzadko chce negocjować, natomiast próbować zawsze można. Tak, ja jeszcze tak na przykład, jeśli chodzi, jak ja radzę i oceniam takie propozycje ugodowe, które moi klienci otrzymali z banku, to szczerze mówiąc, bardzo nie lubię tej propozycji przewalutowania obecnego salda po, powiedzmy, jakimś abstrakcyjnym kursie, ponieważ okej, to się wydaje atrakcyjne, no bo kurs 1,95 to jest coś wow, nie ma takiego kursu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę przede wszystkim to, ile pan już do banku zapłacił. Ogólnie ile się do banku zapłaciło, bo jeśli kapitał kredytu został już dawno temu zapłacony, no to przepraszam, ale przewalutowanie obecnego salda po kursie wyższym niż złotówka, to dla mnie jest osobiście no, nieporozumieniem. Wiadomo, każdy sobie to ocenia według swoich potrzeb, według swoich warunków, natomiast no, dla mnie tego typu propozycje, które nie rozliczają żadnych wcześniejszych spłat, no, nie są po prostu atrakcyjne. Jeżeli kapitał jest spłacony oczywiście. Dokładnie, mi się też wydaje, że generalnie propozycje banków raczej nie są atrakcyjne, jeżeli porównają do sprawy sądowej. No ale tutaj rozumiem też pana, jak jest pan już w sądzie 5 lat, na pewno to musi być frustrujące, że sprawa tak długo trwa. Może jeszcze jakieś inne pytania państwo mają? Tak, to mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz, która mnie zaskoczyła w tym roku i to jest w sumie rzecz pozytywna. Na wiosnę złożyliśmy dosyć sporo pozwów do Sądu Okręgowego w Lublinie. Zazwyczaj to było na zasadzie takim, jeśli nasi klienci nie mieli jakby takiego ciśnienia na zabezpieczenie, to doradzaliśmy ten sąd lokalny z zamysłem, że prawdopodobnie będzie szybciej. I to, jak niektóre sprawy szybko się potoczyły, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że właśnie na wiosnę, w okolicach lata, do Sądu Okręgowego w Lublinie, Wydziału Cywilnego, zostało nominowanych bardzo wielu nowych sędziów, co oznacza, że jak trafiliśmy akurat na tych świeżych sędziów, oni mieli jeszcze niewielkie referaty i zaczęli bardzo szybko i sprawnie nam te sprawy osądzać, więc dzięki temu pojawiły się pewne rekordy w naszej kancelarii. Jeden rekord to jest sprawa prawomocnie rozstrzygnięta w dwóch instancjach w 10 miesięcy. W innej sprawie uzyskaliśmy wyrok w pierwszej instancji po zaledwie 4 miesiącach od złożenia pozwu. W kolejnej sprawie też pierwsza instancja trwała około 6 miesięcy i po prostu to nas bardzo pozytywnie zaskoczyło.
Nie spodziewaliśmy się, że doczekamy się takiego tempa w sądzie okręgowym. Zdarza się już tak, że wystarczy jedna rozprawa, na której sąd przesłuchuje kredytobiorców. Natomiast sąd w Lublinie też zaczął nie powoływać dowodów z opinii biegłego i nie powoływać świadków, którzy nie mieli związku z klientami. Czyli kiedyś jeszcze tacy świadkowie, tak zwani etatowi świadkowie banków, którzy mieli tylko się wypowiadać na temat jakichś takich fikcyjnych, nie wiem, takich bardziej abstrakcyjnych rzeczy, jak bank ustalał kursy i tak dalej, no to kiedyś takie dowody jeszcze przechodziły w sądzie w Lublinie. Natomiast dziś już sąd bada, czy dany świadek brał udział w procesie kredytowym, jeśli nie, to sąd oddala. Więc też się taka pewna jednolitość w tym orzekaniu pojawiła, co jakby prowadzi do dosyć większej, do dużej sprawności orzekania. Ja tak, myślę, a propos tych pozytywnych zaskoczeń, to też nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że bardzo pozytywnie zaskoczył nas Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Został otworzony w kwietniu tego roku i na początku troszkę się go baliśmy, nie wiedzieliśmy, jakie będzie tam orzecznictwo. Te pierwsze pozwy no, kierowaliśmy z taką dużą nutą niepewności, natomiast no, zaskoczył nas bardzo, bardzo pozytywnie. Również padły u nas pierwsze rekordy, jeżeli chodzi o pierwszą instancję. Rozprawy są wyznaczone bardzo sprawnie, odbywają się w takiej no, przyjemnej atmosferze, także uzyskujemy tam również zabezpieczenia po spłacie kapitału, także Sąd Okręgowy w Sosnowcu również myślę, że Dorota się ze mną zgodzi, że jest dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o 2022 rok i też zyskaliśmy bardzo dużo klientów z Sosnowca dzięki temu, no i te sprawy naprawdę toczą się tam bardzo szybko i przy uzyskaniu właśnie tego wstrzymania płatności rat. No ja się bardzo bałam szczerze tego Sosnowca, także jeżeli któryś z klientów z Państwa mieszka w Sosnowcu, w Dąbrowie, czy tam w Będzinie, Czeladzi, to na dzień dzisiejszy możemy już powiedzieć, że nie ma się czego bać i teraz się cieszymy, jak sprawy trafiają do Sosnowca, bo to, co właśnie było w 2021 w Katowicach, czyli to, co mówi właśnie Sara i Agata, u nas tak naprawdę 2021 był takim momentem, gdzie sprawy w Katowicach w Sądzie Okręgowym bardzo szybko się toczyły. Tak. Teraz to trochę zwolniło, bo Sąd Okręgowy w Katowicach no, jest bardzo zawalony już ilością spraw, stąd te sprawy zazwyczaj trwają od no do roku bym powiedziała teraz, natomiast właśnie ten sąd w Sosnowcu tu jest teraz naszym nowym pionierem, że tak powiem, w okolicach. I zapychacie Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Tak, dokładnie, tak. Zapychamy teraz Sąd Okręgowy w Sosnowcu. W sumie nie wiem, ile tam sędziów na razie orzeka. Pięciu? Może więcej? Czterech chyba. Wydaje mi się, że czterech, tak. Ale w ogóle nasz pierwszy pozew, który skierowaliśmy, tam skończył się wydaniem wyroku zaocznego. Także Bank Santander nie wniósł odpowiedzi na pozew i no, klienci byli bardzo szczęśliwi, także no, od początku mamy bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o ten sąd. Sąd też ma już taką praktykę, że odbiera oświadczenia o świadomości skutków na piśmie. Także jeżeli chodzi o Sosnowiec, to te rozprawy zwykle są dwie. Na pierwszej przesłuchiwani są świadkowie i kredytobiorcy. Później sąd odracza termin rozprawy celem właśnie odebrania tych oświadczeń, co myślę, że też ma no, znaczenie, jeżeli chodzi o odsetki. Nie będzie konieczności później składania takich oświadczeń na etapie apelacji, bo obecnie w sądzie apelacyjnym no, we wszystkich sprawach te oświadczenia są odbierane, także tutaj też sąd w Sosnowcu tego pilnuje. No i na drugiej rozprawie zwykle jest już wyrok. Pani Asia spytała, czym jak mieszka w Tychach, to Sosnowiec wchodzi w grę. No niestety Pani Asiu, jeżeli Tychy, to są to Katowice, Sąd Okręgowy w Katowicach, ale tak jak mówię, to też jest szybki sąd. No, my dalej bardzo szybko procedujemy na Śląsku, znaczy na Śląsku w porównaniu do Warszawy jest szybko się sprawy toczą. Właśnie, to tutaj przejdźmy płynnie do tej Warszawy, bo też myślę, że warto wspomnieć, w ubiegłym roku na tych wszystkich live'ach no ja byłam zachwycona, jak powstał Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To było takie wow. Zresztą nawet w tej
policzyłam sobie w tej pierwszej połowie 2022 roku, ile my zabezpieczeń uzyskaliśmy. To było bardzo fajne odczucie. Czuło się taką po prostu sprawczość tego, że składacie, prawda, składamy pozew, a na początku Wydział Frankowy potrafił tych zabezpieczeń udzielać w ciągu tygodnia od złożenia pozwu, czy nawet w ciągu 2 tygodni, więc początki to były wow. Natomiast sąd ten dosyć szybko się zapełnił, wpłynęło do niego chyba za dużo spraw i pojawiły się pewne problemy, przynajmniej ja takie zaobserwowałam. Pojawiły się dziwne zwroty pozwów. Mówię dziwne, ponieważ powody tych zwrotów pozwów były naprawdę dla mnie niezrozumiałe. Każdy sędzia miał swój sposób oceniania tego, czy pozew spełnia wymogi formalne, czy nie spełnia. Ostatnio też zauważyłam, że mamy pozwy złożone na wiosnę i jeszcze nie zostały rozpatrzone wnioski o zabezpieczenie w tym pozwie. Więc ja nawet doręczonych my nie mamy, nie? Niektórych pozwów. Dokładnie, też takie mamy problemy. Próbujemy pisać ponaglenia. Czasami podejmujemy decyzję o wycofaniu takiego pozwu i złożeniu go ponownie na Lublin, bo mimo że już tych kilka miesięcy ten pozew leżakuje w Warszawie, jest sens go jednak złożyć, wycofać i złożyć gdzie indziej. Ale to wiadomo, nie każdy klient zgodzi się na takie rozwiązanie. Jest to pewien problem, widzę ten problem w Warszawie i jeszcze w wakacje przeczytałam wywiad z przewodniczącym z Wydziału Frankowego, sędzią Bednarczykiem, który powiedział, że o ile systemowo nie usprawnią sądzenia tych spraw, to możemy się liczyć, że te sprawy mogą się w dwóch instancjach nawet toczyć po 10 lat. No my już mamy pierwsze terminy na 2025. My również. I dzisiaj nawet wysyłałam klientowi informację, że sąd w Warszawie wyznaczył termin w jego sprawie i że jest to termin na luty 2024, przy czym klient mi odpowiedział, czy się przypadkiem nie pomyliłam, czy nie chodziło mi o luty 2023, więc całe szczęście, więc napisałam mu, że nie pomyliłam się i to jest w sumie dobra wiadomość, bo można było dostać termin na 2025 rok. Też myślę, że dużym zdziwieniem jest dla nas to, że Sąd Okręgowy w Warszawie już nie udziela tak chętnie zabezpieczeń. Mamy pierwsze oddalenie tych wniosków po wpłacie kapitału, także są tacy sędziowie, którzy nie przychylają się do tych wniosków o udzielenie zabezpieczenia, przeliczają każdą ratę wpłaconą we frankach po kursie z dnia spłaty i mamy już takie pierwsze oddalenia tych wniosków o zabezpieczenie, także tutaj też taka trochę bardziej może smutna informacja dla kredytobiorców, ale pojawiają się tacy sędziowie, którzy rzeczywiście tutaj bardziej pesymistycznie do tego podchodzą i nie udzielają tych zabezpieczeń w Warszawie, w Wydziale Frankowym, co wcześniej było dla nas taką kwestią oczywistą, prawda, że jeżeli jest spłacony kapitał, to kierujemy pozew do Wydziału Frankowego i tam to zabezpieczenie na pewno będzie, teraz już niestety tak nie jest. To prawda, też się z tym mierzymy. Jeszcze sobie jedną rzecz przypomniałam, jeśli chodzi o pozytywy, bo tak, żeby nie było cały czas tak dołująco, to na przykład Sąd Okręgowy w Lublinie w bardzo wielu wyrokach, które nam wydaje, zgadza się z naszą argumentacją, że umowa kredytu jest niezgodna z prawem, prawda? Czyli bezwzględnie nieważna, nie tylko na podstawie tego, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, ale na podstawie tego, że jest czy to sprzeczna z artykułem 69, czyli z definicją umowy kredytu, czy to z tego względu, że jest nieoznaczalne to świadczenie w postaci, prawda, kredytu czy rat kapitałowo-odsetkowych, to jest dobra wiadomość, ponieważ w ten sposób sobie robimy podwaliny pod unieważnianie, potocznie mówiąc, kredytów przedsiębiorców. U nas niestety jednak linia idzie bardziej w te klauzule abuzywne i w tą bezskuteczność, że tak powiem, i z tego powodu nieważność umowy. Raczej z tego, co kojarzę, to może 2 sędziów w Sądzie Okręgowym w Katowicach akceptuje niesprzeczność umów z bezwzględnymi przepisami prawa. Natomiast to, co mnie cieszy w Katowicach, to jest to i na Śląsku, że tutaj jednak nie ma tego, co jest w Warszawie, czyli tej kradzieży tych odsetek. I tego na przykład teraz miałam rozprawę apelacyjną 2 dni temu, 3, parę dni temu w Warszawie
No i w wydziale w sądzie apelacyjnym odebrali klientom odsetki za 4 lata, bo sprawa była z 2018 roku i jeszcze koszty Sara przecież była na tej rozprawie. I jeszcze znieśli koszty postępowania apelacyjnego. Stąd tutaj no, super wyrok pierwszej instancji, w drugiej fajny, bo oddalono apelację, przepraszam za mojego pieska, oddalono apelację, ale no niestety bez odsetek i bez kosztów za drugą instancję. No właśnie, to niestety jest problemem w Warszawie. W Lublinie na razie spotkałam się z jednym sędzią, który właśnie przychyla się do tej, no, jak dla mnie, niekorzystnej i niewłaściwej wykładni co do odsetek. Niestety sędzia ten już orzeka w sądzie apelacyjnym w Lublinie, bo wcześniej orzekał w sądzie okręgowym. No zobaczymy, czy to faktycznie utrzyma się ta jego linia w tym zakresie. Jak na razie inni sędziowie, czy to sądu okręgowego w Lublinie, czy apelacyjnego, nie dokonują tego zabierania odsetek. No oby tak zostało. Jeśli chodzi natomiast o zarzuty zatrzymania, to raczej w Lublinie dominuje linia, że można podnieść zarzut zatrzymania w sprawie dotyczącej kredytu frankowego, natomiast sądy bardzo dużą wagę przywiązują do tego, aby bank uprzednio wysłał oświadczenie takie materialno-prawne bezpośrednio do klienta. Czyli jeśli bank złoży w toku procesu pełnomocnikowi takie oświadczenie, to sąd uznaje, że taki zarzut został nieskutecznie podniesiony. To samo zresztą dotyczy się zarzutu potrącenia. Aczkolwiek wiem, że też jest dużo bardziej liberalna linia nawet w Sądzie Najwyższym, jeśli chodzi o te zarzuty, sposób złożenia zarzutu zatrzymania czy potrącenia. Tak, a propos odsetek, to u niektórych sędziów w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach wygląda to w ten sposób, że odbierają specjalne oświadczenia od kredytobiorców o ich świadomości o skutkach nieważności umów, sprawdzają, kiedy dokładnie bank to oświadczenie odebrał i od tego momentu zasądzają odsetki, więc też zdarzają się tacy sędziowie, którzy mają taką praktykę. No wiem, niestety. Ale raczej w Katowicach to jest mniejszość, jeżeli chodzi o te o kwestie odsetek. Ale, no tak, ale jest kilku takich. Zdarzają się. No niestety jest to takie... Dwóch, trzech. Z punktu widzenia klienta jest to takie duże poczucie niesprawiedliwości, prawda? I no niestety ten sędziolotek jest bezlitosny. W zależności od tego, na jakiego sędziego trafimy, to skala jakby rozliczeń dla klienta może być bardziej korzystna, jak i mniej. Natomiast na przykład w sytuacji, kiedy my obecnie mamy taktykę, że zwracamy ten kapitał przedprocesowo przez potrącenie się i dochodzimy nadwyżki, to jakby nie patrzeć, odsetki na przykład od tej nadwyżki już są dużo mniejsze niż od całego świadczenia nienależnego, bo ta nadwyżka no nie zawsze jest jakaś pokaźna. Zazwyczaj ta nadwyżka jest w okolicach powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy złotych, 10, 20, 30, więc tutaj powiedzmy kwestia tych odsetek przy tych niższych kwotach może nie mieć też tak wielkiego znaczenia, a ja jeszcze patrzę na to z tej strony, że nawet jeśli sąd odsetki zasądzi za całe świadczenie nienależne, to potem jak się potrącamy, no to też te odsetki się po prostu znoszą wzajemnie. Ale myślę, że może mówimy trochę o zbyt skomplikowanych i technicznych sprawach. Dajcie nam znać, czy nie odpłynęłyśmy za bardzo po prostu w szczegóły spraw frankowych. To jest może dobry moment, żeby opowiedzieć po prostu, ile spraw wygrałyśmy, a ile spraw przegrałyśmy. Nie wiem, czy tej dziewczyny macie takie podsumowanie zrobione, czy tak raczej... To znaczy ja podsumowałam dzisiaj ogólnie, ile uzyskaliśmy korzystnych wyroków, natomiast nie rozbijałam tego na banki i nie rozbijałam tego na wyroki prawomocne i nieprawomocne, bo chcę jeszcze zrobić takiego jednego live'a, takiego jak robiłyśmy rok temu. Rok się jeszcze nie skończył, wiem, że w grudniu będziemy mieć jeszcze paręnaście wyroków, stąd tutaj dokładnego podsumowania rocznego nie mam przygotowanego. Natomiast od stycznia do końca listopada, jeżeli chodzi o ogólną liczbę wyroków, to uzyskałyśmy 135 wyroków ustalających nieważność. Natomiast zdarzyło nam się
nie wiem, czy to było w tym roku na początku, przegrać w Gliwicach. Dwie sprawy nieprawomocnie przegrałyśmy w Gliwicach i złożyliśmy apelację do sądu apelacyjnego w Katowicach. I te dwie przegrane to były gliwickie sprawy, gdyż w Katowicach się już to nie zdarza, w Sosnowcu raczej też nie. Myślę, Dorota, że jeszcze było jedno na początku roku oddalenie powództwa w Katowicach, ale to z uwagi na to, że nasza klientka wystąpiła bez męża i no, sąd uznał, że tutaj nie ma wszystkich współuczestników procesu i to bardziej z takich kwestii technicznych. Natomiast no, zdarzyło nam się na początku roku też takie oddalenie przeciwko Raiffeisenowi z uwagi na brak legitymacji powodów, no czyli no nie występował tutaj drugi kredytobiorca, mąż i no sąd zdecydował się oddalić to powództwo, nawet nie zasądził no żadnych kosztów, połowy tych wszystkich rat uiszczonych całkowicie oddalił powództwo. Chociaż tutaj w mojej ocenie niesłusznie, bo tam nie było roszczenia o ustalenie nieważności, tylko roszczenie samopieniężne, stąd tutaj też złożyliśmy apelację, no i tutaj będzie, czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy. Okej. Okay. My oczywiście w BCC Adwokaci Polska działamy na mniejszą skalę niż LexNord, więc nie pochwalimy się tak pokaźnymi liczbami. Natomiast jeśli chodzi o naszą skalę, ten rok był naprawdę obfitujący w wyroki. I ja sobie zliczyłam od stycznia do listopada 10 wyroków w pierwszej instancji, z czego 7 wyroków wydał Sąd Okręgowy w Lublinie, jeden wyrok we Wrocławiu, jeden w Warszawie i jeden w Przemyślu. Jeśli chodzi o banki, to był 2 razy Getin, 2 razy PKO BP, jeden Deutsche Bank i to była naprawdę trudna umowa z późnego 2009 roku z bankowym tytułem egzekucyjnym i z działalnością gospodarczą zarejestrowaną w tej nieruchomości, więc jakby to była bardzo trudna, skomplikowana sprawa, więc bardzo się cieszymy, że udało się ją wygrać. Mieliśmy jeszcze raz Santander, raz Raiffeisen, Eurobank, mBank, dawna umowa Bre Banku i bardzo się też cieszymy, że wygraliśmy jedną sprawę dawnego Fortis Banku. Super. To jest o tyle fajne, że tych Fortisów jest niewiele, prawda? I w Lublinie jest ich niewiele i zresztą w Warszawie, w każdym sądzie raczej o tych Fortisach się nie słyszy. Ten Fortis jeszcze miał taką konstrukcję, że był od początku spłacany przez klientów we frankach, więc super, prawda? I sąd stwierdził, że w ogóle ta umowa jest i sprzeczna z prawem, nie tylko po prostu, że zawiera klauzule niedozwolone. To po prostu... No to hit. Hit, ten wyrok to hit i jeszcze 6 miesięcy od złożenia pozwu. To po prostu no, naprawdę jest się czym pochwalić. W jednej z tych spraw w banku PKO BP sąd nam zabrał odsetki, prawda, od momentu złożenia oświadczenia, natomiast każda inna sprawa to są zasądzone odsetki. Jeśli chodzi o czas trwania, to jedna sprawa trwała 13 miesięcy, druga 6, jedna 4, kolejna 6 miesięcy, natomiast cała reszta trwała w okolicach 2-3 lat, więc to tutaj właśnie te krótkie procesy, to jest właśnie efekt tej wiosennego powiększenia składu Sądu Okręgowego w Lublinie. Jeśli chodzi o wyroki drugoinstancyjne, to zaliczyliśmy 2 jak na razie takie wyroki. To był jeden wyrok z lutego, drugi z października, dotyczył jeden wyrok mBanku, drugi Santandera. Natomiast co mogę teraz wyciągnąć, jaki wniosek z sądem apelacyjnym w Lublinie, że dosyć sprawnie rozpatruje apelacje. Termin rozpatrzenia apelacji przez sąd apelacyjny w Lublinie to jest od 6 do 12 miesięcy. Jak na sądy drugoinstancyjne naprawdę uważam, że to są bardzo fajne terminy. Szybko bardzo. Szybko. Zliczyłam jeszcze takie zabezpieczenia. Wydaje mi się, że wszystkich nie ujęłam, ale to, co na szybko zliczyłam, to 15 zabezpieczeń, z czego 11 udzielonych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a 4 w Sądzie Okręgowym w Lublinie. I to są wszystkie zabezpieczenia jakby takie październikowo-listopadowe. Dodam jeszcze, że jesteśmy dopiero przed tą falą złożenia wniosków. To były dopiero takie na próbę wnioski z nowo złożonymi pozwami.
Jeśli chodzi o te zabezpieczenia, widzę, że tutaj pan Hubert zapytał, czy osoba, która walczy kilka lat z bankiem i od początku nie uzyskała zabezpieczenia, może ponownie złożyć taki wniosek. Moim zdaniem tak, nie ma przeszkód, aby ponowić wniosek o zabezpieczenie. Technicznie należy wskazać nowe okoliczności, prawda? Takie nowe okoliczności to może być sam fakt na przykład pogarszającej się kondycji banku. Na to się można powołać na przykład względem mBanku, Millennium, wszystkie te banki, które ostatnio w tych kwartalnych sprawozdaniach pokazały, że mają stratę. I myślę, że zdecydowanie można też się powołać na swoją pogarszającą się sytuację, bo na przykład jeżeli kiedyś składaliśmy wniosek o zabezpieczenie i było wszystko ok w naszym budżecie, a dziś na przykład ktoś się rozchorował, ktoś stracił pracę, różne, prawda, dodatkowe potrzeby, też jest to moim zdaniem taka dodatkowa nowa okoliczność, która uzasadniałaby na nowo taki wniosek o zabezpieczenie, więc jak najbardziej. No jeszcze przez ten czas może pan Hubert też spłacił kapitał, bo jak to było kilka lat temu, no to też jest taka okoliczność, z tego co ja widzę, jeżeli chodzi o sądy, to jest najbardziej taki argument, który przekonuje jednak sędziów. No, wydaje mi się, że pan Hubert nie pytał swoją sprawę. Bo tak... Aha, no to... Panie Hubercie, dobrze pan pyta. Źródła. Więc panie Hubercie, jeśli to dotyczy pana sprawy, to zapraszam jutro do kontaktu takiego osobistego. Okej, okay, więc jeśli chodzi o, i tutaj wspomnę, bo powiedziałam o sukcesach. Jeśli chodzi o przegrane, mamy to szczęście, że nie mamy żadnego wyroku oddalającego nasze powództwo, ani w tym roku, ani w poprzednich latach takiego wyroku no, nie zaliczyliśmy. Jedyne powiedzmy takie negatywne rozstrzygnięcia to mogę po prostu podać oddalone w niektórych sprawach wnioski o zabezpieczenie. Natomiast jest to trochę wpisane po prostu z samego faktu sposobu, że to jest zabezpieczenie, to, że umowa jest nieważna, no dla jednego sędziego umowa jest nieważna, a mimo wszystko może nie udzielić tego zabezpieczenia, więc nie sugerowałabym się tym, że nie mamy zabezpieczenia i że to już jest po prostu jakaś tragedia, no po prostu niektórzy sędziowie tych zabezpieczeń nie chcą udzielać. Dokładnie, bo nie. Tak. Bo nie ma interesu prawnego. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania do nas może? Na razie chyba nie ma. A co miałyśmy po sukcesach omawiać? Czego się spodziewamy w przyszłym roku. Aha. No właśnie, no na pewno Hubert pyta, nie o swoją sprawę. Tak, właśnie panie Hubercie, tak mi się wydawało, że to nie o pana sprawę. O, dziękujemy za polecenie również. Zapraszamy do kontaktu z znajomą. Ale też może uzyskać zabezpieczenie, można jej powiedzieć, żeby spróbować. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Okej, okay, to przejdźmy. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to już może wtrącę, że spodziewamy się wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. 16 lutego przyszłego roku ma być opinia Rzecznika Generalnego, no i potem spodziewamy się w przeciągu pół roku wyroku TSUE w sprawie właśnie tego bezumownego korzystania z kapitału, czy bankowi należne jest takie wynagrodzenie, czy te roszczenia są zasadne. Także tutaj w przyszłym roku na pewno będzie rozstrzygnięcie co do tej kwestii. Natomiast no już teraz zapadają wyroki w całej Polsce i te wszystkie wyroki oddalają to powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. No także mamy tutaj nadzieję, że ten przyszłoroczny wyrok TSUE już będzie tylko takim przypieczętowaniem tego dotychczasowego orzecznictwa, ale na pewno tutaj czekamy jednak na ten wyrok, na to potwierdzenie naszych racji, także myślę, że to będzie taki też taki ważny wyrok, jeżeli chodzi o prowadzone przez nas sprawy. No to będzie taki dziubak dwa dla mnie, nie? Ja to tak odbieram. Myślę, że to będzie przełomowy moment, jak nadejdzie wyrok TSUE w sprawie tego wynagrodzenia. O ile osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że wyrok ten będzie korzystny dla kredytobiorców, natomiast moim zdaniem
Będzie to pogrom dla banków. Po prostu, dopóki tego wyroku nie ma, banki jeszcze mają jakąś taką swoją, wydaje mi się, że mają asa w rękawie, że jakoś złagodzą te skutki, że być może niektórych ludzi odstraszą. Mm-hmm. Natomiast w momencie... To jest taka odstraszająca, nie? Tak, dokładnie. A jak już nie będą mieli czym straszyć, to się zastanawiam, co innego wymyślą, albo co po prostu, jaki nastąpi przełom w tych sprawach. Bardzo mnie to ciekawi. Zobaczymy. Ja myślę, że one już będą się toczyły aż do... To jest taki, myślę, no ja tak myślę, może będziemy robić live za rok i będziemy mówić o czymś zupełnie innym, że nas zaskoczyło, czym się będziemy cieszyć, zobaczymy. Natomiast mi się wydaje, że to jest takie ostatnie pole do przełamania, no chyba, że nagle Sąd Najwyższy się znowu gdzieś tam zreflektuje i będzie chciał podejmować tą uchwałę, o której miałyśmy chyba 3 webinary, a której nie było, nie? Myślę, że już nie ma w ogóle... No, nie wiadomo. No. I nawet sędziowie na nią nie czekają. Tak. Uchwała nie jest nikomu do szczęścia potrzebna. Tak? Ale może się zdarzyć, że nagle gdzieś tam wróci ten temat. Może. Gdzieś. Oby, ja bym już wolała, żeby nie wracał, natomiast no... Myśmy tu bardziej właśnie, jak tutaj jeszcze byłyśmy poza planem, to mówiłyśmy, że może ten rok właśnie przyniesie początek takiej nowej ery bardziej kredytów tych złotowych zaskarżenia. Dużo z Was ma także oprócz kredytów takich tych powiązanych z walutą, kredyty złotowe stricte i tu się pewnie zacznie też gra. Zobaczymy, natomiast z ciekawością też obserwuję, jak to się zmienia. Każdy rok troszeczkę miał inne te punkty przełomowe. Przyszły niewątpliwie będzie przełomowy. Myślę, że na pewno na korzyść kredytobiorców. Zobaczymy, co ta korzyść kredytobiorcom też przyniesie. Czy te sprawy się jeszcze szybciej będą mogły kończyć? Czy będzie więcej ugód ze strony banków? Czy będą upadłości innych banków albo restrukturyzacje? Też jakby nie wykluczam takich scenariuszy. Jestem ciekawa. No mam nadzieję, że nie w taki sposób, bo ja osobiście uważam, że to było taka w białych rękawiczkach zrobione i po prostu to jest krzywda dla klientów. No to jest przykre, my na to nie mamy do końca wpływu też. Klienci, kochani nasi, no tak jest po prostu, walczymy, też składaliśmy skargę, zobaczymy jak to się rozwinie, ta skarga, jakie tam będą konsekwencje tego wszystkiego, ale monitorujemy. Mhm. Okej, to w związku z tym, czy ten rok 2023 uważacie, że będzie dobrym rokiem na pozwanie banku? Ja myślę, że tak, ponieważ no tutaj już, tak jak Dorota wcześniej powiedziała, spodziewamy się też fali tych pozwów od kredytobiorców złotowych i myślę, że to będzie taka ostatnia chwila, żeby otrzymać ten wyrok jeszcze w rozsądnym czasie. Wiadomo, że im więcej tych pozwów wpływa, tym dłuższy jest ten czas oczekiwania. Także myślę, że jak najbardziej to będzie dobry rok na pozwanie banku. No orzecznictwo jest już ujednolicone. Tutaj debatujemy głównie na tym, jak z tych umów się rozliczać, czy należne są te wynagrodzenia, więc jeżeli chodzi o samą nieważność umowy, no to już jest raczej stwierdzone, także myślę, że no ci, którzy jeszcze gdzieś się tam zastanawiają, no to tutaj te nasze wyroki, to ponad 100 wyroków, które otrzymaliśmy w tym roku, myślę, że potwierdza to, że te umowy są nieważne i że warto bank pozwać i tak jak mówię, no jeżeli ktoś chce otrzymać jeszcze wyrok w tym rozsądnym czasie, a nie potem tak jak w Warszawie czekać do 2025 czy też no nawet później, no to myślę, że to jest już taka naprawdę ostatnia chwila, żeby batalię z bankiem rozpocząć. Myślę, też się zgadzam z Tobą, Sara. To jest dobry moment, tym bardziej warto wykorzystać ten moment, kiedy na przykład sądy zaczynają udzielać zabezpieczeń. Bo tak jak obserwuję to, jak to było w Sądzie Okręgowym w Warszawie, była taka furtka, kiedy te wnioski po prostu przychodziły niemal w 100%.
Potem sąd się zapchał, na rozstrzygnięcie zaczęło się bardzo długo czekać, sądy też zaczęły się czepiać różnych rzeczy i oddalały takie wnioski, więc na przykład patrząc na tą sytuację z Warszawy i przenosząc ją na przykład na Lublin, to uważam, że teraz jest doskonały moment i raczej bym nie odwlekała tej decyzji. Ja też tak uważam. No bo mamy, pewnie niektórzy powiedzą, że ale mówimy, mamy w tym interes, prawda, żeby tak mówić, bo jesteśmy pełnomocnikami kredytobiorców i jesteśmy żywo zainteresowane tym, żeby klienci składali pozwy. Natomiast, no drodzy Państwo, uważam, że no nie namawiałybyśmy Państwa też do czegoś, co jest dla Państwa niekorzystne. To nie byłoby wtedy zgodne z naszą etyką. Poza tym też nie jesteśmy jedynymi pełnomocnikami, które reprezentują kredytobiorców, więc nie wykluczamy sytuacji, że znajdziecie Państwo też innego pełnomocnika i że to nie my skorzystamy bezpośrednio na tym, że Państwo tłumnie ruszycie do sądu. Natomiast z mojego punktu widzenia, obiektywnie patrząc, jest to naprawdę dobry moment. Statystyki też mówią same za siebie, prawda, już no, wygrywalność frankowiczów jest bardzo wysoka. No, można też powiedzieć, że te rozprawy już się gdzieś tam odbywają według takiego ustalonego schematu. Także no, myślę, że tutaj dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam wątpili w tą nieważność tych umów, no to myślę, że to już jest raczej teraz przesądzone. I tak jak mówię, tutaj na tapecie pojawia nam się kwestia rozliczeń, natomiast jeżeli chodzi o samą wadliwość tej umowy, no to myślę, że tutaj nie powinno być obaw. A jeżeli będziecie długo czekać, przynajmniej u nas, tutaj w Katowicach, to już będziecie mieć rozprawę, jak Sara będzie radcą prawnym. Także tak długo będziecie czekać. No bo ja zawsze mówię do swoich aplikantów, ta rozprawa w Warszawie, to będzie, jak już będziesz radcą albo adwokatem. I tak było z Agnieszką. Niektóre sprawy się teraz kończą, a ona już jest radcą ponad rok. I teraz mówię tak Sarze, czekaj, bo zaraz będziesz, tu będą wszystko się kończyć, jak będziesz już radcą. Teraz już pierwszoroczniakom też tak mówię, że jak będą adwokatami, to będą się kończyć sprawy. Także no. Tak będzie. Tak będzie, tak. Chyba, że jesteś. A my Dorota ciągle młode. A my ciągle młode. My mam bardzo młode. Okej. Okay. To w takim razie. W ogóle jesteście ode mnie młodsze. O Sarze to nie wspomnę, ale ty też jesteś młodsza. Oj, oj, oj. No. Natomiast my mamy już w kancelarii opanowany taki system odmładzania. Ja odmładzam siebie automatycznie Dorotę, także to już mamy opanowane. Tak. Ale mi dzisiaj gardło boli, nie mogę się za dużo śmiać. Dobrze, to przejdźmy może do naszego zaplanowanego ostatniego tematu. Zaraz wyciągniemy szklaną kulę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ czy przyszły rok będzie rokiem złotówkowiczów? Mogę powiedzieć swoje osobiste zdanie. Nie jest ono jakieś takie hurra. Każdy ma swoje. Mam wrażenie, że złotówkowicze będą żywo zainteresowani tematem, dopóki stopy procentowe będą ich cisnąć. Przyszły rok prawdopodobnie te stopy będą dalej się utrzymywały na wysokim poziomie, natomiast jeszcze są te wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe powodują, że ten gwóźdź w stopie klienta trochę mniej boli, prawda? I myślę, że z tego powodu nie będzie takiej fali tych złotówkowiczów. Druga rzecz jest taka, jeśli uda nam się pokonać kryzys i te stopy spadną, to raczej te sprawy mogą nie mieć takiej tendencji rozwojowej. Może się mylę, ale takie na razie mam spostrzeżenia. Oczywiście mamy teraz w kancelarii analizy kredytów złotówkowych, widzimy podstawy, żeby podważać takie umowy jak najbardziej. Troszeczkę jeszcze nie jesteśmy dobrze, tutaj bije się w piersi, nie jesteśmy dobrze zorganizowani w kancelarii, żeby sprawnie analizować te umowy. Na pewno na te analizy złotówkowych kredytów w naszej kancelarii dosyć długo się czeka. Nie jest to jeszcze takie ujednolicone. Każda umowa każdego banku dłużej jest analizowana, bo jest to pewna nowość dla nas, więc też nie idzie to tak sprawnie jak z frankami.
Ale to też kwestia tego, że są to sprawy nowe i wymagają takiego innego podejścia, więcej czasu na nie trzeba poświęcić. One też się trochę różnią w zależności od banku. Stąd tutaj jednak jest, mi się wydaje, że jak już dotykamy franków, no to już mamy na tyle doświadczenia, że mamy kilkuletnie doświadczenie, że już po prostu wiemy co i jak. A tutaj jednak każdą umowę każdego banku, nawet każdego roku, myślę, trzeba analizować inaczej, osobno. Tak, no bo też na przykład to, jak banki pouczały kredytobiorców o ryzyku, to się na przestrzeni lat bardzo mocno zmieniało. Te umowy sprzed 10 lat, moim zdaniem, tam nie było w ogóle obowiązku informacyjnego, poza samym oświadczeniem, oświadczam, że stopy procentowe wiem, że się mogą zmienić. To oczywiście nie wyczerpuje tego obowiązku. Ale ja widziałam świeże milenium. O, Dorota nam uciekła. Wyrzuciło nam Dorotę. No, może poczekamy chwilkę, to zaraz się z nami połączy, pewnie coś z internetem. No to Sara, w tym czasie ty powiedz, jak ty widzisz złotówkowiczów w 2023? O, wróciła Dorota. Nie wiem, coś się stało, przepraszam. Już jesteś. Natomiast no ja się czuję znowu taka podekscytowana jak w 2016 pod koniec, więc... Czujesz krew? Trochę tak, trochę tak. Jednak chyba potrzebowałam trochę tego. Ale myślę, że to nie będzie taka fala, taka duża. Na pewno będzie miało na to wpływ to, co ty powiedziałaś, czyli kwestia tego, jak ta stopa będzie zmienna, jak ona będzie fluktuowała. Natomiast nie sądzę, żeby szybko zmieniła się okoliczność tutaj dotycząca wojny na Ukrainie i w Rosji i myślę, że przez to jednak te stopy będą siedziały wysoko. Może nie tak jak teraz, bo nie mówię dokładnie tak samo, natomiast no to nie wróci do takich poziomów jak październik 2021, tak? Zdecydowanie. My może do piątki się obniżymy, a to jest dalej bardzo, bardzo dużo dla niektórych klientów. A mówiłaś, Dorota, coś o banku Millennium. A że no wczoraj była u mnie taka potencjalna właśnie klientka złotowa, cieszy mnie już, że przychodzą klienci na umówione wizyty. No i właśnie widziałam, przyszła z dwoma umowami, przyniosła Millennium 2021 i PKO 2021 i umowy się całkowicie od siebie różniły, jeżeli chodzi o ten obowiązek informacyjny, bo umowa Millennium w ogóle nie zawierała żadnych informacji na ten temat, ani nawet nie informowała, czym jest WIBOR. Żadnej definicji nie zawierała, w słowniczku nic. Natomiast PKO, no to jednak ta umowa już troszeczkę była taka bardziej przygotowana sprawnie i widziałam choćby na dwóch różnych bankach, że jest różnica, tak? Na przykład dzisiaj usłyszałam taką informację, że bodajże to jest bank ING, wycofuje się w ogóle z kredytów hipotecznych na zmiennej stopie procentowej. Tak, też to czytałam. Widać tą zmianę, tym razem mam wrażenie banki szybciej zareagowały, bo w momencie jak te stopy szły do góry, to dosyć szeroko oferowali zmianę na stałą stopę oprocentowania. No, zanim wyszły z obiegu franki, kilka lat minęło i po prostu mnóstwo toksycznych kredytów się wysypało na ten rynek. Natomiast tutaj no, mam wrażenie, że ta reakcja banków jednak jest trochę szybsza. Nie widzę, żeby się jakoś szczególnie banki uczyły na błędach, nie wyciągają tak wniosków z kryzysu dotyczącego franków, natomiast może niektóre faktycznie trochę do tego lepiej podejdą i się przygotują. Ja myślę, że tam nie ma kryzysów, bo znowu na drugiej stronie, na drugim jakimś portalu branżowym chyba bankierze czy Business Insiderze czytałam, że są rekordowe zyski znowu w bankach w tym roku ze stóp procentowych, więc tutaj niby źle, ale jednak dobrze. No. Też pozytywnym takim impulsem było dla nas to postanowienie o zabezpieczeniu w sprawie właśnie złotówkowiczów, także no też zobaczymy, jak się potoczą dalej losy, czy to zabezpieczenie, to postanowienie zostanie utrzymane. No i to myślę, że gdzieś tam no, da nam pewien pogląd, jak ten rok 2023 będzie wyglądał w tym okręgu katowickim. Natomiast no, ostatnio właśnie ta informacja spowodowała właśnie większe zainteresowanie znowu tymi kredytami, tymi umowami złotówkowych, także tutaj to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o tutaj nasz bliski sąd katowicki. Zobaczymy, jak to się utrzyma, natomiast myślę, że to już jest no, taka dla nas pierwsza pozytywna wiadomość, że może to tutaj rzeczywiście pójść w tą dobrą stronę.
Też tak, jestem ciekawa, bo postanowienie wydał sędzia, który jako jedyny uznaje właśnie kredyty powiązane z walutą jako sprzeczne z tym 69, więc to jest taki sędzia, który nie ma dużo spraw, ale no to uzasadnienie jego nie jest oparte na klauzulach abuzywnych, nie? Więc jestem ciekawa, jak to trafi do kolegi z wydziału. Albo kolegi. Właśnie, ja też jestem bardzo ciekawa. Fajnie, Sara, że wspomniałaś o tym zabezpieczeniu w sprawie WIBOR-u w Katowicach. No właśnie, to znowu te Katowice. Chyba po prostu się przeniosę do Katowic. W każdym razie fajne też jest to, że ta sprawy frankowe pokazały sądom, że banki łamią prawo. I że to, że klient podpisał umowę, to nie znaczy, że to już jest prawda objawiona i nic się z tym nie da zrobić. Doszliśmy do pewnej większej ochrony praw konsumentów i myślę, że po prostu to jest bardzo fajna konsekwencja tego wszystkiego. To pani Ewa, już. Pani Ewa pani napisała, że lobby bankowe ciężko pracuje. I na dzisiejszej konferencji pan prezes NBP wyznaczył trendy, wypowiedział się na temat kredytu frankowiczu, że trzeba coś z tym zrobić. A na temat WIBOR-u powiedział, że jest to taka moda z zachodu. Aha, to ja jeszcze dzisiaj wiadomości nie oglądałam, muszę poczytać, bo pan prezes NBP dużo takich rzeczy potem mówi, co panie, ogląda się w różnych postach, także musimy sobie chyba... Potem trendy powstają. Także no, widzę pani Ewo, że pani na bieżąco trzeba sobie pooglądać. Moda z zachodu. Temat WIBOR-u. Bankom grozi upadek, tak. No już to słyszeliśmy, słyszymy to od tylu lat, a potem czytamy, że największe zyski, nie? No to... No musimy się z tym mierzyć, lobby jest duże, a my pracujemy. Właśnie, i wygrywamy, jak widać po statystykach. Są bezlitosne dla banków. Widziałam dzisiaj na stronie Stop SBB, że nawet niektórzy sędziowie z apelacji wrocławskiej, tacy najbardziej zatwardziali i oddalający te powództwa kredytobiorców, już zaczęli przechodzić na tą dobrą stronę mocy, także już nawet w tej apelacji wrocławskiej no, widzę, że no, stamtąd płyną coraz lepsze informacje i wiadomości, także no, tutaj też taka dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mają swoje pozwy właśnie we Wrocławiu, że już ta apelacja też zaczyna zmieniać się na lepsze. Powiem tak, to była tylko kwestia czasu. W momencie, jak pewnie ci sędziowie dostali uchyłki z Sądu Najwyższego i nakaz zmiany jednak tej linii orzekania, no to po prostu nie mieli innego wyjścia, aby się do tego dostosować. Natomiast przykre jest to, że dalej tacy sędziowie po prostu w 100% probankowi się zdarzają. No i jest to po prostu... trudne do zrozumienia przez klientów. Cieszę się, że w Lublinie jak na razie na takich nie trafiliśmy. No u nas podobno w piątce gdzieś tam, w piątym wydziale, gdzieś tam podobno jest taki sędzia, który właśnie orzeka w przypadku kredytów denominowanych tak, no, że tak powiem, niezgodnie z linią i no zobaczymy, co to będzie. To jeszcze ma możliwe, że będzie trzeba składać jakąś skargę kasacyjną. Jeszcze nie mamy u tej sędzi wyroków, ale gdzieś tam słyszałam, czytałam na portalach, że jest podobno, więc no. Tak, słyszałam faktycznie na forum w pełnomocniku, że taka sędzia jest tam. Także zobaczymy. Okej, okay, drodzy Państwo, czy macie jakieś pytania do nas? Jak w ogóle wrażenia po dzisiejszym live'ie? Czy te wiadomości były dla Państwa ciekawe? Czy po prostu dowiedzieliście się czegoś nowego? I czy ta forma no, Wam dzisiaj pasowała? Powiedzcie nam. Taka z czapkami i z opaskami. Ale uważam, że dzisiaj było bardzo merytorycznie. Tak. Może nawet za bardzo. No właśnie, nie. Mam nadzieję, że dużo się Państwo dowiedzieli. A jak nie, to zawsze można nasze filmy sobie odtworzyć, bo my i Agata mamy nasze filmy udostępnione zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na YouTubie, także webinary są do odtworzenia. Dokładnie, nic, tylko sobie zrobić seans z naszymi nagraniami live'ów. Dokładnie. Są teraz długie wieczory i można sobie do poduszki to oglądać. Możesz po świętach, nie? Po sprzątaniu. Pan Kuba napisał, że było super. Pani Barbara,
że warto było posłuchać. Super. Ja tam chyba u Sary chyba widzę kolegę obok. Tak, już tutaj jest bardzo niecierpliwy. Słodziak! No Marisek właśnie, też jego, ale bardzo, Marisek bardzo grzeczny, nie szczekał, a niestety mój jak zwykle szczekał, chociaż go nie było. Ale już się trochę niecierpliwi, także go tutaj muszę przytrzymywać, żeby nie wszedł. Ja ostatnio ze swoim pieskiem też przychodzę do pracy i Kasia jak wychodzi zapalić, to go bierze na spacery. To fajnie. Ja też tak, mówię sobie, że czasami... Ja nie mogę sobie tej przerwy robić i z nim iść. Po prostu takie przyjemne. No to będziemy kończyć, bo już trzeba wyjść z pieskiem. Tak, trzeba iść już do domu. Drota, dziękuję. Ja idę też do domu, no. Huber, do innego pokoju. Tak. Pan Hubert napisał, że najważniejsze wiadomości to o naszych sukcesach i czeka na kolejne dobre wieści. Powodzenia, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy i my również pozdrawiamy, panie Hubercie. Wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję, że jesteście tak z nami. Tak, było nam bardzo miło zrobić dla państwa ten live. Dawno live'ów nie... Ja przynajmniej dawno na live'ie nie byłam, bo ostatni był o złotówkowiczach i zastępca I była Kasia, nie ja, więc tak już czułam, że dawno tego live'a nie robiłam, ale było fajnie. Dziękujemy. To już ja myślę, że jeszcze, jak Dorota mówiła, jeszcze zrobimy takiego live'a, nie wiem, czy jeszcze przed samymi świętami, czy już po świętach. Nie, po świętach. To po świętach mamy w tym miesiącu bardzo dużo rozpraw, około 30, jak liczyłyśmy, także... Tak, są wyznaczone terminy publikacji. Widzę, że sędziowie też chcą zakończyć te sprawy jeszcze w tym roku, także myślę, że te statystyki takie no, najbardziej rzetelne przedstawimy państwu właśnie na tym live'ie po świętach. Przed sylwestrowym. To powinny, to co my ubierzemy na sylwestrowego? Jakieś kiecki z cekinami. Dobra, dziękujemy w takim razie i się żegnamy. No, do zobaczenia, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, dobranoc.